Czytanie z drugiej księgi machabejskiej. Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych, bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: o co masz zamiar pytać i jakie zdobywać od nas wiadomości? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa. Drugi zaś brat w chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie, król świata jednak nas, którzy umieramy za jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego. Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: z nieba je otrzymałem, ale dla jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od niego ponownie je otrzymam. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewali się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddawano czwartego. Konając, tak powiedział: lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez niego zostaną wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie będzie zmartwychwstania do życia. Oto słowo Boże. Księgi machabejskie na pewno mają związek z życiem Jezusa, jak i naszym losem, losem ludzi walczących w duchu o usunięcie zmieszania i apostazji. Przecież wszyscy znamy dobrze wydarzenia opisane w Ewangeliach, na przykład wyrzucenie kopców ze świątyni przez Jezusa, które zapewne jest aluzją oczyszczenia Jerozolimy przez Szymona gorliwego Machabeusza. Podobnie triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy jest też opisem, aluzją, jednocześnie matrycą proroczą, aluzją do tamtego wjazdu Machabeusza do Jerozolimy i matrycą zwiastującą przyjście Jezusa w chwale do nas. To jakiś tor wydarzeń, który przeciąga się przez przeszłość machabejską, przez wydarzenia z życia Jezusa i rzucają światło prorocze na to, co stanie się być może na naszych oczach. Tak czytałem w pierwszej księdze machabejskiej, 13 rozdziale, jest napisane: dnia 23 miesiąca 2 roku 171 weszli do zamku przy śpiewie pieśni z palmowymi gałęziami w rękach. Grano na harfach, cymbałach, lirach, bo wielki nieprzyjaciel został usunięty spośród Izraela, a Szymon postanowił, że ten dzień będzie się obchodziło każdego roku z radością. Potem umocnił on świątynną górę. Cóż nam to przypomina? To wejście z palmami do Jerozolimy. Tak, to jest... ma to związek z niedzielą palmową tak zwaną, czyli z tym wejściem Chrystusa pośród palm do Jerozolimy. Przykładów dowodzących związków ksiąg machabejskich z Ewangeliami i losem Kościoła jest mnóstwo, ale dziś został nam zaproponowany ten dramatyczny tekst, bo mamy 32 niedzielę zwykłą za sobą, a ja postanowiłem z tych tekstów skorzystać na nasze spotkania. I ta niedziela, 32, przybliża tajemnicę zapowiadanego odstępstwa i prześladowania wiernych Bogu dusz. A z roku na rok, jak widzimy, ciąg czytań, który ciągle jest ten sam, zwłaszcza z ksiąg machabejskich, księgi Daniela, nabiera coraz bardziej wstrząsającego odniesienia do rzeczywistości, która, chciałbym powiedzieć, kształtuje się, ale właściwszym określeniem byłoby powiedzieć odkształca się, jakoś wygina się, wyrodnieje, nabiera jakichś hybrydalnych kształtów. I teraz w minioną 32 niedzielę zestaw czytań liturgicznych otwiera fragment, dosłownie wycinek wstrząsającego tekstu o męczeństwie kilku braci, siedmiu, męczeństwie z okresu prześladowań z Antiocha Epifanesa. Szkoda, że nie jest czytany cały tekst, którym jest mowa również o innych braciach i o matce, która na jej oczach to się działo, w jej źrenicach ona widziała tych swoich synów, którzy doznawali okrutnych tortur i nie ugięli się pod naciskiem królewskich brutalnych oprawców.
Druga księga machabejska opisuje czasy rządów króla z dynastii Seleucydów Antiocha Epifanesa. On był synem Antiocha III Wielkiego. Był królem z dynastii Seleucydów, panującym również w Judei w latach 175-163. A Tytus Liviusz, historyk rzymski, który zmarł już w latach życia Chrystusa, czyli pisał o wydarzeniach machabejskich z perspektywy 200 lat prawie, scharakteryzował Antiocha w swoich kronikach jako postać pełną sprzeczności. Pisał on: do przyjaciół się nie odzywał, natomiast do ludzi ledwie mu znanych uśmiechał się poufale. Człowiek ten postępował opacznie we wszelkich sytuacjach. To zupełnie tak, jakby dziś kardynałowi Leo Burke, który twierdzi, że jest przyjacielem Bergoglio, tenże Bergoglio no nie poświęcał czasu, no bo przyjacielowi się nie poświęca, a na przykład Scalfariemu, którego sensacyjne donosy ze spotkań z Bergoglio ciągle Watykan dementuje, poświęcał tenże Bergoglio godziny, całe godziny na prywatne rozmowy, które później mają taki bulwersujący oddźwięk. Ale trzeba pamiętać, że już Aleksander Gorczakow trafnie ujął wiarygodność informacji sensacyjnych. Powiedział: nie wierzę w niezdementowane informacje, czyli wierzę tylko w te informacje, które usilnie są dementowane. Czyli jeśli ktoś dementuje jakąś informację, to ta informacja na pewno jest prawdziwa, bo się dementuje, żeby zamaskować. Inny historyk, Polibiusz, greckiego pochodzenia, ale taki zromanizowany historyk z II wieku przed Chrystusem, czyli jakby bliższy historycznie wydarzeniom machabejskim, przytacza fakt, że Antioch bardzo lubił teatralne przedstawienia i to do tego stopnia, że wchodził na scenę i grał rolę aktorów. Taki histrionik chyba. Co wywoływało konsternację widzów i paraliżowało prawdziwych aktorów, bo nie wiedzieli, co zrobić z tym wszystkim. Może i nas jakoś zbije z tropu produkcja filmowa o dwóch papieżach, których rolę Benedykta zagra Anthony Hopkins. Widzom będzie się na pewno kojarzył z seryjnym zabójcą doktorem Lecterem. A rola Bergoglio przypadnie aktorowi o nazwisku Jonathan Pryce, który kojarzy się z kardynałem Hausmannem w filmie. Już wiele lat temu ten film miał miejsce, nazywał się Stygmaty i film mieszał w głowie ludziom wymową nie tylko heretycką, a nawet bluźnierczą. No to te ciekawe będą skojarzenia z tymi dwoma aktorami. Konsternacja zapewniona, choćby z powodu pozaświadomych skojarzeń, bo jest coś takiego jak zjawisko rozproszenia nieświadomego afektu, o którym więcej mógłby powiedzieć profesor Zając. Jeśli niezbyt jasno to wytłumaczyłem, to proszę się zastanowić nad takim zjawiskiem szeroko wykorzystywanym na przykład w reklamach jak homojofonia czy homojografia. Podam przykład odnosząc się do synodu amazońskiego. Otóż w tytułach różnych artykułów obcojęzycznych, ja nie znam tych języków, ale nawet nie znając tych języków można nie da się nie ulec skojarzeniom, roi się od tytułów typu La Información del Sinodo Amazonico, ale można też usłyszeć, przeczytać inaczej ten tytuł La Información del Sinodo Amazonico, czyli nie jest to informacja o synodzie amazońskim, tylko masońskim synodzie. Nawet w języku polskim te słowa gdzieś tam się kojarzą poza naszą świadomością. Czy to jest przypadek, czy ktoś zakpił sobie z katolików? Moim zdaniem oni już świętują przejęcie władzy w Kościele, bowiem przejęli hierarchiczne struktury, tylko nie mogą jeszcze zdominować sumień wszystkich. Tylko oczywiście bezmyślna i bezkrytyczna tłuszcza oraz ci, którzy boją się stracić wpływów i prestiżu i stołków, biegną do skraju klifu. Nie bez wpływu na charakter Antiocha miał fakt, że po przegranej bitwie jego ojca, Antiocha III Wielkiego, pod Magnezją w 190 roku, Antioch musiał oddać go jako zakładnika do Rzymu, gdzie przez wiele lat przebywał. Przebywał, chociaż za bardzo może nie chciał, ale w końcu pokochał ten Rzym. Chyba wolał też innych zniewalać, niż sam być niewolnikiem. Istnieją ludzie, którzy tylko dlatego osaczają i kontrolują innych, ponieważ nienawidzą okresów,
w swoim życiu, kiedy sami byli kontrolowani i zniewoleni przez jakąś juntę wojskową na przykład. Po powrocie z Rzymu do Syrii Antioch odzyskał władzę, dążył do umocnienia państwa poprzez przywrócenie jego potęgi militarnej, ekonomicznej, politycznej i dążył do asymilacji Żydów, zdecydowanie helenizując ich. Chciał stworzyć jedno państwo z jedną wymieszaną generacją, jedną religią, można rzec religią globalną. Sytuacja podobna do współczesnej, gdy narzuca się odgórnie, gdy chrześcijanie, katolicy, Żydzi, muzułmanie, buddyści, kto tamkolwiek się jeszcze nawinie, szamani, odbywali wspólne modlitwy o pokój i stali się braterstwem ludzkości. Mamy przecież w kościele katolickim swoisty Kulturkampf Bergoglio. Podczas coraz częstszych ekumenicznych spotkań, na których już nie wiadomo dokładnie, jaki mają charakter, jeśli chodzi o religię, tych nabożeństw, synodów, niesynodów, podkreśla się szczególnie, że wszystkie czczą tego samego Boga. I wówczas było podobnie. Decyzje Antiocha budziły kontrowersje przede wszystkim u Żydów, ale znalazła się dość duża grupa elity żydowskiej, szczególnie hierarchii kapłańskiej, która z entuzjazmem przystała na projekt Antiocha, wydziedziczając się tym samym z obietnic Boga. Arcykapłan Jazon, notabene miał tak naprawdę na imię Jezus, Jehoszua, ale zmienił sobie imię na Jazon. Te zmiany imion mają wywołać oczywiście odpowiednie reakcje w umysłach innych. Ktoś może nie mieć na imię Franciszek, ale przyjmuje sobie Franciszek, żeby wszyscy myśleli, że coś ma wspólnego z Franciszkiem na przykład. I tak Antioch też, arcykapłan Jazon zmienił sobie imię na Jazon, chociaż był Jehoszua, był Jezusem, a stał się Jazonem. No i on zbudował w Jerozolimie tak zwany gimnazjon, gdzie młodzież żydowska ćwiczyła zupełnie nago, gdzie dochodziło do aktów pedofilii, szerzył się homoseksualizm. Nie było wówczas żadnego kardynała Vigano, więc nie było opozycji. Historia także wspomina o wznowieniu świątynnej prostytucji. Demoniczne duchy mają upodobanie w mieszaniu tego, co święte i perwersyjne. Czy to nam czasem nie przypomina ideologii kontrolowanego rozbudzenia libido, która w myśli jej twórców ma doprowadzić ostatecznie do powszechnej laicyzacji, to za mało powiedziane. Wystarczy nawet pobieżnie poczytać sobie pracę zatytułowaną Rebelia, jest taka książka Michaela Jonesa, by zobaczyć niewiarygodne zbieżności między zapisami z ksiąg mahadejskich a dzisiejszą kulturową rewolucją. No nie wiem, czy jeszcze można nazwać ją kulturową, bo już trudno tutaj o kulturę. A ta rewolucja ma również siać spustoszenie w obszarze edukacji, publicznej promocji nieprzyzwoitości, demontażu tradycji, rozbiciu rodzin, zohydzeniu ludzkiego życia, aborcji. Przecież w czasie lotu z Afryki Bergoglio wskazywał, że wszyscy musimy być posłuszni ONZ, a niedawno właśnie ONZ ogłosiło prawo do aborcji jako niezbywalne prawo każdego człowieka i Bergoglio nie odwoływał tego nakazu posłuszeństwa władzy antiocheńskiej, ONZ-owskiej. Komitet Praw Człowieka ONZ przyjął dokument wstrząsający, komentarz do artykułu 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w paragrafie 8 skupia się na aborcji jako prawie człowieka. Czyli niebawem ochrona dzieci nienarodzonych może sprawić, że obrońcy życia podzielą los Mary Wagner. Jakaś policja ONZ-owska będzie ich ścigać. A nade wszystko, gdyby badania prenatalne wskazywały, że jakieś dziecko mogłoby się urodzić i byłoby Małgorzatą a Castello, no to trzeba byłoby ją zabić w imię praw rodziców. Żydzi zaczęli więc wstydzić się obrzezania, nawet dochodziło do przypadków zabiegów chirurgicznych, by ukryć obrzezanie. Gdyby to była nasza epoka, zapewne posunięto by się nawet do transseksualizmu, byleby tylko nie być posądzonym o ortodoksyjność czy heteroseksualność. Ale wśród tych wszystkich wymieszań, całego tego zamieszania, w 168 roku rozeszła się pogłoska, że król umarł, śmierć Antiocha. No i w Jerozolimie doszło do rozruchów, a to spowodowało najazd Antiocha i krwawą rzeź wśród mieszkańców. Wtedy też Antioch Epifanes właśnie zbezcześcił najświętszy przybytek świątyni.
Oczywiście nie omieszkał zrabować skarby. Rok później, w 167 roku, miała miejsce słynna ohyda spustoszenia. Do Jerozolimy przybył Apolonios, jeden z dowódców Antiocha, który dokonał, to się nazywa bdelygma po grecku, ohyda spustoszenia. Ustawił posąg Zeusa olimpijskiego w świątyni jerozolimskiej. Apolonios ustawił ołtarz grecki, na którym zaczęto składać ofiary. Świątynię w Samarii na górze Garizim poświęcono zaś Zeusowi Ksenios. Ksenios to taki cudzoziemiec. To powiedzmy, że to był taka świątynia teraz imigranta. No brakuje chyba jeszcze katedry imigranckiej, świętego imigranta. Na ulicach i placach żydowskich miast znoszono posągi bóstw greckich, stawiano ołtarze, analogicznie jak w czasie synodu amazońskiego, jak to widzieliśmy, gdzie 50 ponad chyba uczestników synodu Mason, w tym biskupi, księża i siostry zakonne, zorganizowało 19 października pogańską drogę krzyżową na Via della Conciliazione. Zgodnie z oczekiwaniami, nagi demon Pachamama z czerwono-krwiście zaznaczonym łonem, ciekawe co to za przekaz jest, pomijam tradycje indiańskie, był niesiony na lektyce jak najświętszy sakrament. Matka z krwawym łonem. Ciekawy idol. Procesji towarzyszyło palenie szałwi, charakterystyczne dla pogańskich rytuałów, zaś szamani używali piór, aby dmuchać dymem w twarze uczestników, żeby nabrali ducha. Tylko jakiego? Po uczczeniu demona tych szczelin ziemskich Pachamamy w Watykanie Bergoglio został też obdarowany czarnym, magicznym pierścieniem przez pogańską kapłankę. Zapewne to tylko prezencik. Bez żadnych konsekwencji duchowych. W Rzymie też niedawno, 28 października, wystawiono pomnik demona Molocha w Koloseum w miejscu męczeństwa chrześcijan. No kpina straszna. Moloch przecież to demon, którego kult polegał m.in. na tym, że składano mu ofiary całopalne z dzieci. Choć oficjalnie pomnik ten jest tylko częścią wystawy poświęconej Kartaginie, tak więc nikt nie może wyjść z oskarżeniem o zbezczeszczenie, to jednak jest to symptom zaznaczenia terenu przez demony. Moloch w Koloseum. Nie tak dawno, w 2016 roku, powstała 15-metrowa replika starożytnego syryjskiego łuku z Palmyry ze świątyni Baala i postawiono ją gdzie? Na Trafalgar Square w brytyjskiej stolicy. Informowała o tym BBC. I jeszcze więcej, taka sama replika powstała w Nowym Jorku na Times Square. Szatan zaznacza, manifestuje swoją władzę, zaznacza teren. A w 2018 roku hinduska demoniczna bogini Kali, warto poczytać o tym, w czym ona się specjalizuje, została też wyemitowana na Empire State Building w Nowym Jorku. Zresztą cóż to mówić o projekcjach na gmachu Bazyliki Świętego Piotra, wszystkich tych zwierząt, które były czczone w Egipcie. Zwierzęta i demony zaznaczają swój teren w specyficzny sposób, kalając. Aniołowie i święci inaczej, budując ołtarze Bogu jedynemu. Ale tych dwóch rzeczywistości nie wolno mieszać. Antioch więc przemocą zmuszał Żydów do nowych wierzeń, a religia mojżeszowa była zakazana pod karą śmierci. Zabroniono obrzezania, przetrzymywania tory, świętowania szabatu, zmuszano do ofiar, również ze świń, co ma wymiar również symboliczny. Nakazywanie świństw i dziś się dokonuje jak chyba nigdy wcześniej. Spodziewam się więc, że niedługo wszystkie media katolickie będą zobowiązane do lojalności, a być może również kapłani będą musieli podpisywać lojalki i mieć cenzorów co do swoich homilii. Nie bez znaczenia jest fakt, że przedstawienie Zeusa na monetach za czasów Epifanesa jest łudząco podobne do postaci króla. Wobec czego możemy pomyśleć tak. Była to ukryta forma zasugerowania wszystkim mieszkańcom Królestwa Antiocha, że jedynym objawionym Bogiem jest Epifanes. Oczywiście Antioch Epifanes, co zresztą ukrywa się też w nazwie, bowiem Epifanes po grecku znaczy objawiony, aż chce się powiedzieć Bóg. Nawet jeśli się nie powie Bóg, tylko słowo objawiony, to każdy ma skojarzenie z Bogiem. Mogliśmy dowiedzieć się też,
jakiś czas temu, nie tak dawno, że Watykan wycofał monety euro z wizerunkiem Bergoglio, ponieważ, jak to skomentowano, nie licują one z umiłowaniem ubóstwa zasiadającego w miejscu świętym Argentyńczyka. Ale chyba powodem było to, że na rewersie była scena z pontyfikatu papieża Leona X, który zaczął rządzić dokładnie 500 lat wcześniej. Też w marcu rozpoczął pontyfikat. I chociaż nic moralnie może nie możemy mu zarzucić, nie, to był jednak znany z tak rozrzutnego stylu życia, był finansowo niewydolny, rozrzucał pieniądze, gdzie się dało. I ten rozrzutny styl życia tego papieża sprawił, że Watykan nieustannie wpadał w okropne długi, co z kolei zmuszało Leona X papieża do ogłaszania cenników za wymyślane odpusty. A to z kolei sprowokowało Marcina Lutra do pójścia z młotkiem i przybicia swoich tez. Leon X był też ostatnim papieżem, który w chwili wyboru nie był kapłanem, nie miał święceń kapłańskich. No więc nie dziwię się, że monetę wycofano, ponieważ najważniejsze informacje są wzbudzane w nas jako raczej incepcja niż percepcja. Ta moneta budziłaby fatalne skojarzenia. Z trudnością znalazłem fotografię tej monety w internecie. Chyba już znikła. A wracając do prześladowań Antiocha, wielu Żydów opuszczało swe siedziby, kryjąc się po pustkowiach, dokąd nie docierali urzędnicy i wojska syryjskie, gdzie można było pozostać wiernym religii przodków. Ciekawe, czy nas to też czeka. Wydaje mi się, że tak. Sam zresztą tak postąpiłem. Ludzie nie tylko modlili się, by być wyrwanym ze spodlonego pokolenia, ale po prostu uciekali. Budowali miejsca obronne, niedostępne dla wojsk Antiocha. Nieubłagana helenizacja doprowadziła do przeciwnych rezultatów i rebelii gorliwych machabeuszy. Skupili się oni wokół kapłana Matatiasza z Modin, który nie miał problemów z posłuszeństwem wobec arcykapłana Jazona, a jego synowie machabeusze wypowiedzieli systemowi, królowi, jego urzędnikom wojnę. Wojna na początku partyzancka z różnym przebiegiem coraz bardziej jednak nabierała zwycięskiego charakteru i w prawie 3 lata po ustawieniu ohydy spustoszenia machabeusze odzyskali świątynię i ją odnowili, rekonsekrowali. To dokładnie tego samego dnia, kiedy była zbezczeszczona, 25 dnia miesiąca Kislew w grudniu 164 roku przed Chrystusem. Słowa z Ewangelii Marka, 13 rozdziału, 14 wiersz, są nawiązaniem do tego wydarzenia. Jezus mówił: gdy zaś ujrzycie ohydę spustoszenia stojącą tam, gdzie nie powinna, kto czyta, niech rozumie, wtedy ci w Judei niech uciekają w góry. Niech uciekają w góry, bo machabeusze uciekli w góry. I jeśli Jezus mówi o jakiejś ohydzie spustoszenia, która będzie w miejscu świętym, gdzie nie powinna być, to niech ci, którzy są wierni, uciekają w góry. To jest nie tylko metafora wznoszenia się duchowego, coraz bliżej nieba, ale dosłowny nakaz uciekać w miejsce niedostępne. I widzicie, że te fragmenty są jakoś powiązane ze sobą, odnoszą się do siebie, te z okresu wojen machabejskich, jak i te, o których Chrystus mówi i zapowiada, i czego my chyba jesteśmy świadkami. No bo na przykład w pierwszej księdze machabejskiej, pierwszy rozdział 54 wiersz, czytamy: zaś w dniu 15 miesiąca Kislew 145 roku postawiono na ołtarzu ohydy spustoszenia, pobudowano ołtarze bałwanów w okolicznych miastach Judei. Czego się tu spodziewać? Czy to nie jest jakaś matryca, która nam wyznacza, otwiera oczy na to, co niebawem niechybnie się stanie? Na pamiątkę tego wydarzenia, zniszczenia ohydy i oczyszczenia świątyni, ale również zapalenia świateł z czystej, nieskażonej, niepokalanej oliwy, a nie zmieszanej, Żydzi zaczęli obchodzić święto Chanuka, czyli poświęcenie. No mniej więcej w okresie grudniowym przypada. Sprzęty
Zapewne i tą figurkę, nie wiem, czy drewnianą, czy z czegoś innego była wykonana, być może z marmuru albo z jakiegoś spiżu. Figurkę Ohydy Spustoszenia gdzieś zniszczono, a być może wrzucono do rzeki, w dolinie Tybru, Cedronu. Jak to miało miejsce za króla Jozjasza? Rzecz warta uwagi. Gdy Machabeusze zobaczyli ołtarz dawny, który został zbezczeszczony ofiarami ze świń, nie wyczyścili go po prostu, tylko rozebrali kamienie i zbudowali nowy. Bo nie można Bogu służyć w żadnym zmieszaniu. Czystość wiary bowiem ma ścisły związek z naszą czystością moralną, dlatego prorocy często bałwochwalstwo nazywali cudzołóstwem. Bo to podobnie jak cudzołóstwo, bałwochwalstwo jest grzechem zdrady i domaga się odnowienia wszystkiego od fundamentów. Jeśli się wprowadza bałwochwalstwo w sferę naszych świątyń, to konsekwencją tego będzie również cudzołóstwo w sferze moralnej i wszelkie inne perwersje. Zresztą, co tu dużo mówić, nie tak dawno była Amoris Laetitia, teraz mamy Pachamamę i kto tam wie jeszcze, to się wszystko wiąże. Podczas powstania Machabeuszy Antioch IV Epifanes zmarł. Polibiusz, wspomniany historyk rzymski, greckiego pochodzenia, wspomina, że Antioch dostał jakiegoś obłędu, jakiegoś szaleństwa. I mówi, że przyczyną tego szaleństwa, a później śmierci, było świętokradztwo za splądrowanie świątyni Velimais. To nie była świątynia żydowska. Józef Flawiusz podobnie pisze, że Antioch IV Epifanes tak oszalał i zmarł, ale było to karą za splądrowanie świątyni nie Velimais, tylko w Jerozolimie. Autorzy ksiąg machabejskich też dodają, że Antioch był świadom klątwy za świętokradztwo w Jerozolimie. No bo są wydarzenia, których nie da się wytłumaczyć ignorancją. Jak niezrozumiałe jest dla mnie, jak można nie klękać przed hostią, najświętszym sakramentem, gdy się samemu było arcybiskupem w latach, gdy doszło do cudu eucharystycznego w Buenos Aires w 1996 roku. Nie wiem, jakie powody były, dla których arcybiskup przez 3 lata nakazał trzymać w tajemnicy ów cud i tą cząstkę przetrzymywać w tabernakulum. 3 lata. Przecież ten fragment znalezionej hostii, zapewne zbezczeszczonej, rzuconej w kącie świątyni, jest, jak zdecydowanie stwierdzili naukowcy, kawałkiem serca, które żyło w chwili pobierania wycinka. To serce cierpiało, jakby ktoś, kto był ciężko bity w okolicach klatki piersiowej, miał nagle wyrwane serce i ono, jakieś cząstce, zmaterializowało się w hostii, w Buenos Aires. I żadnego wrażenia nie zrobiło to na arcybiskupie Bergoglio, czy po takim cudzie łatwo rozdawać hostię komu popadnie bez łaski uświęcającej i nie mieć ochoty klękać? 3 lata. Ostatnie chwile Antiocha przedstawiają się jeszcze potworniej niż opis męczeństwa, który słyszeliśmy, tych 7 zamęczonych na oczach matki. Od tych, których skazywał na śmierć, przecież słyszał, że nie doczeka się zmartwychwstania, tylko wiecznej śmierci. Męka, która rozpoczęła się za życia Antiocha, miała tylko się pogłębiać przez wieczność. Była to klątwa za zbezczeszczenie świątyni i morderstwa dokonywane na wiernych religii mojżeszowej. Kto innym na ziemi gotuje piekło, choćby na krótko, sam go nie uniknie na wieczność. I na tym tle historycznym, który tutaj jakoś starałem się nieudolnie, nie znając języków, przedstawić wam, i by było zrozumiałe to czytanie, mamy to czytanie 7 braci, którzy zostali zamęczeni, fragment tego męczeństwa jest opisany, i których świadkiem śmierci była matka. Akurat w tym fragmencie w niedzielę nie ma tam o niej mowy, ale ona tam była. Jeśli weźmiemy Księgę Machabejską i czytamy ten fragment, opis 7 braci zamęczonych, to jest tam mowa również bardzo wzruszający, wiersze wzruszające o matce, która we własnymi źrenicami
przyglądała się synom obdzieranym ze skóry, niszczonym, obcinano im ręce, nogi, straszne rzeczy tam się działy. I matka zagrzewała synów do męstwa, byleby tylko nie skosztowali mięsa z ofiar składanych wieprzów. Dla niej było o wiele ważniejsze to, żeby oni nie ulegli zmieszaniu, nie spróbowali tych strasznych ofiar, nawet jeśli to będzie ich kosztowało męczeństwo. Miała w źrenicach ich 7 postaci torturowanych po kolei. I przy żadnym nie złamała się i nie poprosiła o uratowanie życia doczesnego. Jakaż miłość musiała być w tej matce, skoro w źrenicach miała tych 7 synów i nie myślała o uratowaniu ich życia doczesnego, lecz by tylko nie stracili życia wiecznego. Jej źrenice widziały szczęście większe niż męczeństwo. Widziały to, co ten świat nie może zmieścić. Rozkosz życia z Bogiem, która sprawia, że żadne męczeństwo nie jest traumą w niebie. Mądre oczy matki, może nawet prorocze oczy matki. Wyczuwamy też, że ten fragment, który został odczytany, ma taki aromat heroicznego opisu, mającego za cel też wzbudzenie podziwu, niezachwianej wiary u czytelników czy słuchaczy. Czy ludzie potrafią być tak dzielni chwili męczeństwa? Chyba, że mają współudział już w chwale Boga tu, teraz, w Jego szczęściu wiecznym. 7 braci z epoki Antiocha IV Epifanesa zostało zamęczonych tylko dlatego, że nie dało się zmusić do skosztowania wieprzowiny. Wydaje mi się, że i dziś żyjemy w świecie, w którym wymusza się na milionach konsumpcję świństw niemoralności, która jest nam narzucana już prawie siłą. Owszem, nie wypada pisać tak wulgarnego słowa jak świństwo, ale nie da się użyć eufemizmów, gdy chodzi o zwyrodniałą rzeczywistość, w której wzrastamy. Istniały w historii ludzkości epoki, w których trzeba było wybawiać innych od przewrotności. Ale w końcu doczekaliśmy się takiej, w której już tylko Bóg może nas wybawić od tej perfidii. Gdy zło na ziemi przybiera oblicze globalnej przemocy, staje się nie tylko nieludzką przemocą, ale nawet demoniczną. A z takiej opresji żadna ludzka moc nie jest w stanie nas wybawić. Piekło może zacząć się na ziemi, jak i niebo może zacząć się na ziemi. Ale ani pełnia mąk piekielnych, ani pełnia rozkoszy nieba tu, w tym ciasnym świecie, nie może się w całości okazać. Ani w całej swej okropności, jeśli chodzi o piekło, ani w całym swym szczęściu, pięknie, jeśli chodzi o niebo. To jest po prostu niemożliwe. Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę. Usłysz me wołanie. Wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych. Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek, nie zachwiały się moje stopy. Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz. Nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo. Strzeż mnie, jak źrenicy oka. Ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł, a ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, ze snu powstając, nasycę się Twoim widokiem. Przeczytałem jeszcze raz ten psalm 17, który jest w tej kolekcji czytań z 32 niedzieli zwykłej. Zwykle na liturgii mszalnej psalm traktowany jest niestety jak folklorystyczna prześpiewka albo popis amatorskich umiejętności wokalistycznych, ale to jest święte czytanie, takie jak inne, a śpiew ma tylko podkreślić jego wyjątkową wagę. I po tej lekcji z Księgi Machabejskiej mamy odśpiewany psalm 17, który jest psalmem, jak to można było usłyszeć, niemożliwym do wypowiedzenia przez człowieka, przez kogokolwiek z nas, ponieważ żaden człowiek nie może go powiedzieć, nie kłamiąc.
Nikt bowiem z nas nie jest tak czysty, tak prawy, tak szlachetny, tak nieugięty. Nikt z nas nie jest człowiekiem o wargach nieobłudnych przez całe swoje życie. Nikt z nas nie może powiedzieć tych słów bez wstydu, bez zaczerwienienia się. Psalm 17 według tradycji żydowskiej został napisany przez Dawida, który był prześladowany przez Saula. I Dawid, jak pamiętamy, musiał uciekać, kryć się w miejscach niedostępnych, po jaskiniach, górskich gąszczach. Nie miał wątpliwości, że nie da się już w żaden sposób ułożyć życia z Saulem w jego pałacu. Wyskoczył więc przez okno i uciekł. Inni twierdzą, że psalm jest z okresu Ezdrasza, który niezwykle był gorliwy w swojej ortodoksyjności i nawet zmusił do rozstania się kapłanów z żonami cudzoziemskimi. Ale nawet Dawid ani Ezdrasz nie mieli we wszystkich latach swego życia tak nieskazitelnej ścieżki, która pozwoliłaby im ze względu na wierność wobec Boga każdego dnia modlić się tym psalmem, patrząc w oblicze Boga oczami, źrenicami bez najmniejszego wstydu. Dlaczego więc się modlimy psalmem 17? Ponieważ ten psalm uświadamia nam, że modlić się o zbawienie z tego przewrotnego pokolenia antiocheńskiego, saulowego, jakim stał się cały świat, można tylko wtedy, kiedy się człowiek utożsamia z Chrystusem, kiedy Chrystus użycza swojej sprawiedliwości nam, kiedy On nas wkomponuje w swoją sprawiedliwość. My to nazywamy usprawiedliwieniem. I On prosi za nas. I tylko On ma prawo wypowiedzieć ten psalm właściwie, a my tylko w Nim. Bo tylko On przez całe życie miał usta nieobłudne. I tylko wtedy nie musimy się wstydzić. Kto bowiem z nas może wołać o wybawienie z tego świata niegodziwego, wypowiadając bez kłamstwa na przykład takie słowa: wysłuchaj, Panie, słuszności, zważ na me wołanie, przyjmij moje modły z warg nieobłudnych. Kto z nas ma wargi zawsze nieobłudne? Ci, którzy układali lekcjonarz liturgiczny, albo nie chcieli zawstydzać uczestników liturgii, albo sami nie mogli znieść wyrzutów sumienia w dalszych słowach psalmu. Choćbyś badał me serce, nocą mnie nawiedzał i doświadczał ogniem, nie znajdziesz we mnie nieprawości. Kto z nas może powiedzieć takie słowa? Moje usta nie zgrzeszyły. Kto z nas może ten psalm bez wstydu wyśpiewać? Moje usta nie zgrzeszyły ludzkim obyczajem. Kim jest autor, skoro mówi, że ludzkie obyczaje, grzeszne ludzkie obyczaje, nie stały się jego obyczajami? Według słów Twoich warg wystrzegałem się ścieżek gwałtu. Moje kroki trzymały się mocno na Twoich ścieżkach. Moje stopy się nie zachwiały. Pytam jeszcze raz, kto z nas tu, dzisiaj będących na mszy, może takie słowo powiedzieć bez kłamstwa, w żywe oczy Bogu samemu? Jeśli nikt z nas na podstawie swej wątpliwej prawości nie ma prawa domagać się wybawienia z tego świata zdemoralizowanego, to kto nas wybawi? No oczywiście tylko Chrystus. Wzrusza mnie do szpiku kości błaganie Chrystusa, które stało się dzięki Jego prawości i moim także i waszym błaganiem mimo naszej nędzy. Posłuchajcie ten ósmy wiersz, jeden z najpiękniejszych akordów w tym psalmie. Strzeż mnie jak źrenicy oka. Źrenica oka. Jest to przecież najczulsze porównanie występujące owszem w wielu językach, bo chodzi o pupila. Wiemy, kto to jest pupil. No, o kogoś szczególnie czule traktowanego z największą delikatnością, ostrożnością, strzeżonego więcej niż największy skarb, bo przecież w ciele ludzkim to właśnie oko, o oko się najbardziej boimy, prawda?
ponieważ nikt nie chce być urażony w źrenice, w samo centrum oka. Dlatego też, jeśli autor prosi, aby Bóg go strzegł jak źrenicy, to znaczy, żeby go tak strzegł jak własnej źrenicy. Jakże troskliwie ktokolwiek z nas strzegłby swoją źrenicę przed najmniejszym nawet urazem. I tu taka ciekawostka hebrajska. Źrenica ta jest nazwana w wyjątkowy sposób. Nazywa się Aishon. A nawet w słowniku możemy przeczytać, że chodzi o człowieczka w oczku. Bo człowiek po hebrajsku to Aish. Ish. Aishon to będzie człowieczek. Więc chodzi o źrenicę, od której zależy widzenie, a jednocześnie w oku źrenica jest najciemniejszym miejscem. Ale najciemniejszym nie dlatego, że jest najgorsze, ale dlatego, że z jednej strony źrenica widzi wszystko w świetle, ale sama jest strzeżona, ukryta, zabezpieczona powiekami, jest ciemna. Cóż bowiem bardziej człowiek chroni, jak źrenicę w swoim ciele? Jest mowa o Aishon, czyli człowieczku, bo to zdrobnienie jest wyrazem pragnienia autora, który chce się zmniejszyć, stać się maleńkim człowieczkiem w oku Boga. A z drugiej strony jest wyrazem też czułości Boga wobec niego. Słyszałem w swoim życiu takie czasem pragnienia dzieci wobec ukochanych ojców czy matek. Mówi, chciałbym być, albo chciałabym być w twojej kieszeni, albo chciałbym być, zmniejszyć się tak maleńki być i zamknąć się na przykład w twojej kieszeni na sercu. Mówi na przykład córka do taty, nie? Jest takie pragnienie przynależności, pragnienie bezpieczeństwa, oddania się komuś i jednocześnie zmniejszenia się, żeby być aż niewidzialnym. Autorem tych spostrzeżeń jest Radak, Abraham ben Izaak z Narbon. Pisał to w komentarzu do psalmów. On mówi też o powiekach, bo tam jest też mowa o powiekach, ponieważ powieki strożują nad źrenicą, a źrenica strzeże kogoś zapatrzonego w oczy Boga. A jak ktoś się patrzy w czyjeś oczy, to jego obraz się odbija w szklistej powłoce oka. I tak również ten autor chce, żeby jego obraz się odbił, ale nawet więcej niż obraz, żeby jego obraz się odbił na szklistej powłoce oka i żeby powieki strzegły tej źrenicy i jednocześnie jego samego. Te powieki to intrygujące określenie, gdyż dosłownie nazywają się Batain, czyli córka oka. Córka oka Bożego? Jaką córkę ma Bóg, by strzegł tych, którzy ukrywają się w jego źrenicy? Shamreni Keishon Bbat Ain. Żeby mieć jakieś wyobrażenie o tym wzruszającym porównaniu, trzeba się chyba odwołać do cudownego fenomenu na obrazie Matki Bożej z Guadalupe. Dokładna analiza 2500 powiększonego obrazu źrenicy Matki Bożej, mikroskopijnego powiększenia, pokazuje w tej źrenicy, jak dobrze wiemy, człowieczków, takie małe postacie. Juan Diego, biskupa Zumarage, jego tłumacza Gonzalezo, siedzącego Indianina, grupę Indian z dzieckiem, kobietę, brudatego Hiszpana oraz jakąś murzynkę. I w oczach Maryi odbiło się w sumie 13 człowieczków. Dlaczego 13? To nie pechowa liczba, tylko liczba utożsamiana w Biblii z miłością. Z miłością jedyną. Miłością, jaką ma jedynie Bóg do człowieka, jaką jedynie człowiek powinien kochać Boga, nieporównywalną miłością, jaka może się też odbić w jego oczach, gdy zaczynamy go kochać jego miłością. Mówię jego miłością, bo własnej miłości to my raczej nie mamy. Miłość może się w nas odbić jedynie jak obraz w oczach. Miłość Boga to Duch Święty, a nikt z nas nie może sam z siebie kochać, tylko Duch Święty, miłość Ojca i Syna. I psalm kończy się i doprawdy mocno on przekonuje o naszej niegodności, nawet do prawa, nie daje nam prawa nawet do odmawiania tego psalmu, tylko w Chrystusie można ten psalm odmawiać. A jednocześnie intensyfikuje w nas pragnienie wybawienia ze świata, na którym nie ma już nikogo,
kto mógłby go zmienić, uszlachetnić? Można tylko błagać, by Bóg wybawił nas z tej generacji upodlonej i upadlającej się jeszcze bardziej niepowstrzymanie. Tak jak to Dawid rozumiał. On zrozumiał, że już nie da się układać jakichś kompromisów z Saulem, bo tu każdy kompromis byłby kompromitacją. Po prostu uciekł z pałacu. Rozumiem, że było to głęboko przemyślane, że umieszczono w liturgii po tym psalmie czytanie z drugiego listu do Tesaloniczan. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Bracia, sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie. Poza tym, bracia, módlcie się za nas, by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. Oto słowo Boże. List, którego fragment odczytałem, powstał niedługo po pierwszym liście do Tesaloniczan, zapewne już kilka tygodni później. Paweł napisał go w Koryncie, a współautorem był jego towarzysz z drugiej podróży Pawła, Sylwan. Korynt, który dzisiaj się kojarzy raczej z hymnem o miłości z 13 rozdziału. Ten Korynt był znany jednak z innych hymnów i z innej miłości niż ta, która jest darmową łaską Ducha Świętego. Korynt to port i to port podwójny. Jeden port otwierał się na Morze Egejskie, drugi na Jońskie, a pomiędzy nimi było kilka kilometrów różnicy, taki przesmyk. Żeglarze oszczędzali ponad 300-kilometrowej podróży, mogli w jednym porcie wylądować, wyładować towary i specjalną drogą ziemską dostarczyć do drugiego i dalej handlować. Dwa porty, jak dwie miłości. Z racji tej wygody Korynt był jak jakiś starożytny kanał panamski, otwarty na dwa światy i zarabiał na tym ogromne pieniądze. W czasach rzymskich Korynt był miejscem dla arystokratycznych urlopowiczów, dla tych, którzy nie żałowali pieniędzy na rozpustę. Dlatego Horacy pisał non licet omnibus adire Corinthum, co oznacza nie każdemu jest dane odwiedzić Korynt, no bo nie każdego było stać na to. Drogo się tu płaciło za usługi cór Koryntu, a liczba ich tam była ogromna. Istniał nawet czasownik Korinthiadzestchai, który dałoby się przetłumaczyć skoryntyzować się, czyli zdeprawować się w niemoralności. Kwitła tam prostytucja świątynna, gdyż była tu także świątynia Artemidy. Kiedy więc Paweł spotkał się z tym zepsutym, choć drogim miastem, cóż miał zrobić? Mógł tylko napisać hymn o miłości tak innej od tej, którą znali Koryntianie, że liczył się raczej z niewielkim efektem na nawrócenie tych, którym głosił Ewangelię. A jednak, ku zaskoczeniu, stało się odwrotnie. Liczba nawróconych była wielka. Może dlatego, że głosił on czystą miłość, bez obłudy i żadnych kompromisów. Miłość, której tak naprawdę wszyscy pragną, ale tylko nieliczni czują się spełnieni w niej. Świat, mimo że jest zepsuty, ceni sobie czystość. I choć wszyscy doświadczamy grzechu, tym cenniejsza jest łaska. Im bardziej nie udaje nam się miłość, tym bardziej pragniemy tej, która jest nieudawana. Fragment listu, który został umieszczony jako trzecie czytanie, licząc z psalmem, w 32 niedzielę roku, został zapewne spisany w 51 roku, a więc to jest świadectwo jednego z najwcześniejszych pism chrześcijańskich. Paweł w liście do Tesaloniczan uporczywie, jak to słyszeliśmy, prosi adresatów, by się modlili o rozszerzenie się Ewangelii, bo jedynie dzięki ewangelizacji można być wybawionym z przewrotnego i złego pokolenia.
Inaczej świat, wybaczcie za słowo, zawieprzy ludzkie dusze. On nie prosi o modlitwę, o ekumenizm, o rzucenie mostów między pogaństwem a chrześcijaństwem. Nie liczy na jakiś przesmyk pomiędzy dwoma światami, tak nieprzystającymi do siebie. Nie modli się o braterstwo z pogaństwem, nie prosi o noszenie w procesjach posążków bogini Artemidy czy Kybele ani Wenus. Nic z tych rzeczy. Nie organizował spotkań ekumenicznych z personelem świątyni Artemidy. On wie, że krzyż jest znakiem sprzeciwu wobec świata. Z tym światem nie da się już wiele zrobić, podobnie jak z kamieniami z ołtarza jerozolimskiego. Trzeba nowego nieba i nowej ziemi, tak jak to zrobili Machabeusze, kiedy wybrali nowe kamienie do ołtarza i złożyli ofiarę 25 Kislew 164 roku. Dziś wnoszą nam do miejsc świętych ohydę, Pachamama. Jutro być może jakiś pasterz wniesie w czasie procesji Baba Jagę na miotle jako feretron, a pojutrze może na samym świętym krzyżu pseudokatolicy pasterze wraz z eleganckimi kapłanami, diakonisami, wiry probati, czarownicami, pastorkami może dedykują sanktuarium na świętym krzyżu, jak nam się eufemistycznie to powie, prefiguracji Trójcy Świętej w słowiańskim wydaniu, czyli Łada, Boda i Leli, które miały być czczone na Łysej Górze. Na marginesie, zwiedzając muzeum etnograficzne w tym sanktuarium, zastanawiałem się, czy umieszczenie nawet jako rekwizytów figurek demonicznych i masek rytualnych nie jest pozbawione konsekwencji w tym miejscu. Nikt sam się nie może uwolnić od przewrotnych ludzi. Można tylko uprosić łaskę uwolnienia, która pochodzi od Pana. Przewrotny człowiek to ktoś, kto powołuje się na wartości wyższe, by móc bezkarnie posługiwać się zbrodnią, perwersją, kłamstwem i bałwochwalstwem. Zwróćcie uwagę, jak często ludzie powołują się na tak zwane wartości, nie ujawniając jednocześnie, o co im tak naprawdę chodzi. Co ukrywają tak zwane wartości? Dla hodowcy świń tak zwaną wartością może być poślad wieprza bez obrazy dla hodowców świń. Tak właśnie nazywa się gatunek morderstwa przewrotnie. Eugenika. Eugenika to przecież ładne słowo. No bo morderstwo nienarodzonego brzmi już trudniej. Kiedyś nazwałem w którejś książce aborcję rzeźnią. Osoba korektująca, wrażliwa i delikatna zapewne oburzyła się, że tak brutalnie to nazwałem. Jej precyzyjne źrenice wyłapały w moim nieudolnym tekście nie tylko błędy, ale i tak drastyczne słowo. No ale jak nazwać aborcję? Korektą populacji? W innej książce nazwałem Stalina, Roosevelta i Churchilla trzema ropuchami z nad Eufratu. Co prawda Eufrat nie jest tak blisko Teheranu, ale gdzieś tam w okolicach. A oni się tam spotkali. I znowu inna korektująca osoba wykreśliła to sformułowanie, bo wydawało jej się mało eleganckie, nieliterackie. Jak można w ogóle o jakimś człowieku powiedzieć, że jest ropuchą? No ale może to było prawdziwe. Tym bardziej, że Apokalipsa rzeczywiście ropuchami nazywa duchy zwodnicze z nad Eufratu. Aborcja, eutanazja, selekcja, cenzura, eugenika. Nawet ładne słowa, ale straszną rzeczywistość ukrywają. Zanim to wszystko okaleczy ludzkość, wpierw uderza w prawdę, w słowach. Tam, gdzie znikają prawdziwe słowa, tam znikną prawdziwi ludzie. Miejmy oczy otwarte na małych człowieczków, bo oczy Boga są dla nich gościnne, szczególnie dla nienarodzonych. Selekcja, w imię której uniemożliwiało się życie kiedyś Żydom, dziś katolikom, zabrania istnieć moralnym i wiernym tylko dlatego, że świat jest niemoralny i cudzołożny. I ludzie tego wieku myślą, że jeśli nie widzą ich źrenice człowieka, to można go zabić. To, że dziecka nienarodzonego oczy ani są widziane, ani są widzące, to wcale nie znaczy, że źrenice Boga też nie widzą tego dziecka. Prawda? Walka o wieczność życia dla nas trwa od momentu, gdy szatan został strącony na ziemię i będzie trwała, dopóki nie znajdzie się on w otchłani ostatecznie i nieodwracalnie. Nawet w takiej szeroko pojętej kulturze niemile się widzi kalekich i brzydkich, sawantów, schizofreników, ale wyróżnia się młodych, zdrowych i doskonałych, inteligentnych i pięknych. Ileż pięknych umysłów zostało już abortowanych tylko dlatego, że zaklasyfikowano je jako niespełniające wydumanych wymogów ludzkiej doskonałości.
Idąc za tymi wskazaniami, odmówiłoby się życia komuś takiemu jak Stephen Hawking, ponieważ był chory na stwardnienie rozsiane boczne, które sparaliżowało jego ciało. Chociaż był agnostykiem, to czy był niepotrzebny na świecie? Hawking był człowiekiem o sparaliżowanym, zniekształconym ciele, ale nie wątpię, że jego życie było pełne znaczenia. Współczesna eugenika zapewne skazałaby na unicestwienie faraona Echnatona, ponieważ był chory na epilepsję skroniową i miał chromą nogę oraz cierpiał na ginekomastię. A jednak był to jedyny faraon, który wprowadził monoteizm do Egiptu. Był inicjatorem wyjątkowego trendu kultury w swoim imperium. W sztuce to się świetnie odbijało. Na pewno wielu rodziców współczesnych nie chciałoby mieć taką córkę jak Małgorzata Castello, garbatego karła z jedną nogą znacznie krótszą od drugiej. Jej rodzice zamurowali ją w pomieszczeniu, które uniemożliwiało oglądanie jej zniekształconego ciała. W końcu porzucili ją. Lecz to właśnie dzięki niej wielu ludzi zostało uzdrowionych, pojednanych ze sobą. Była geniuszem uzdrowienia i pokoju. Jest patronką ubogich, inwalidów, porzuconych, niepotrzebnych, no i dzieci nienarodzonych. Gdyby się było konsekwentnym wobec wymogów eugeniki, trzeba by było unicestwić zwolenników jej samej, ponieważ eugenika jest nienormalną aberracją ludzkiej etyki. I tak również od początku wyznawcy Chrystusa byli traktowani w świecie jak Żydzi przez faszyzm. Dlatego Paweł nie ma wątpliwości. Świat nigdy nas nie pokocha. Szatan nienawidzi Kościoła katolickiego bardziej niż Antioch Epifanes Machabeuszy. Machabeusze zrozumieli to i zbiegli na pustynię. Znikli z oczu swych wrogów. Paweł zrozumiał, że musi się przemieszczać, by przeżyć i często nie tylko publicznie głosił, ale też się ukrywał przed oczami swych wrogów. Doświadczenia Pawła na Cyprze, w Filipii, Atenach, Koryncie przygotowały go do rozstrzygającego pojedynku, jaki miał miejsce w Efezie, myślę, gdzie mieściła się siedziba jednego z potężniejszych demonów ukrywającego się pod imieniem Artemida, królowa nieba, taka starożytna paczamama. W liście do Koryntian napisał, że w Efezie walczył z bestiami, nie na sposób ludzki. To jest 15 rozdział 1 listu do Koryntian 32. A mówiąc o bestiach, no nie mógł raczej mieć na myśli zwierząt, skoro nie chodziło o walkę na sposób ludzki. Chyba użył metafory dla duchowego boju, jaki stoczył w Efezie, a w samym mieście wybuchały konflikty, a nawet awantury. On sam musiał się ukrywać. Właśnie w liście do Efezjan Paweł mówi o życiu chrześcijańskim, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności. Paweł musiał demony tam mocno związać swoją modlitwą, postem i imieniem Jezus Chrystus, mocą tego imienia, bo potem przez całe 2 lata zbierał w Efezie żniwo ewangelizacyjne. W Dziejach Apostolskich czytać można, że Paweł z taką mocą i gorliwością ewangelizował i modlił się w Efezie, że ludzie masowo nawracali się, porzucali magię, było mnóstwo uzdrowień. Łukasz w Dziejach pisał, że nawet chusty, którymi dotykano Pawła, przynosiły uzdrowienie. Paweł masowo egzorcyzmował. W mieście było tak wielkie poruszenie, mnóstwo ludzi wyznawało swoje winy. Jak czytamy w tekście, przychodziło też wiele wierzących, wyznając i ujawniając swoje uczynki. I wielu też z tych, co uprawiali magię, poznosiło księgi, paliło je wobec wszystkich. Wartość ich obliczono na 50 tysięcy denarów w srebrze. Trwało to 2 lata i nagle Łukasz, autor Dziejów, urywa historię, ponieważ, jak się domyślamy, Paweł dostał się jednak do aresztu. Został zapewne wydalony z Efezu. Miejsce prawdziwych katolików na tym świecie niebawem będzie takie same, na marginesie świata. Efez był metropolią. Porównałbym ją może ze współczesnym Rzymem nawet. Było to miasto, gdzie znajdował się Artemizjon, jeden z 7 cudów świata, sanktuarium bogini Artemidy. Przebywało tam przez cały rok 1000 pielgrzymów, by sobie wybłagać łaskawość Artemidy, oczywiście kwitł handel dewocjonaliami demonicznymi. Figureczki Artemidy ze złota, srebra, miedzi, drewna kupowano w niezliczonych ilościach. Efescy kramarze zarabiali 1000 denarów i pewnego dnia pokazał się Paweł, jak jakiś Aleksander Czuguel, Austriak, tyle że nie skończyło się na wyrzuceniu figurek do rzeki,
Ale Paweł tak zdecydowanie głosił i czynił cuda, że powstawały awantury, bijatyki, kłótnie, nawrócenia, egzorcyzmy, wyznawanie grzechów, otwarcie tysięcy dusz na Ewangelię. Figurki Artemidy lądowały na dnie Kaistros, rzeki w ujściu, której leżał Efes, i nikt ich stamtąd nie wyławiał. I najgorsze było to, że nawet nikt nie przepraszał obrażonych kramarzy sprzedających figureczki. Pewien efeski milioner, niejaki Demetrios, jak jakiś starożytny George Soros albo inny z globalistycznych ekologów, który wzbogacił się na sprzedaży figurek, zbuntował resztę swoich kumpli po fachu i nagadał im, że oto klimat Efezu jest zagrożony z powodu tego Pawła. Zaczął im wtłaczać do głowy, że działalność Pawła to jest jakiś dwutlenek węgla i dojdzie do katastrofy globalnej, czyli pustki w sakiewkach. Na ulicę wyszła ekologicznie oburzona grupa popleczników Demetriosa z okrzykami: Wielka Artemida Efeska! Wielka Artemida Efeska! Zamieszanie porównywalne z tym, jakie wywołał kiedyś, nie tak dawno zresztą, biograf Bergoglio Austin Ivereck, który jakiś czas temu insynuował, że nie ma powodu twierdzić, że Jezus nie miał tendencji homoseksualnych. Oto takich ma przyjaciół uzurpator z Watykanu. Zapewne i Demetrios miał swojego Ivereka, jakiegoś panegirysty, który wymalował jego postać jako miłosiernego, otwartego i troszczącego się o klimat Efezu. Zapewne. Zapewne Roman Polański nagrałby o panu Ivereck Autor Widmo 2. Puszcza szła ulicami, wrzeszczała: Wielka Artemida Efeska! Kto by się sprzeciwił, byłby stratowany. Niech się ktoś sprzeciwi okrzykom: grzech ekologiczny, albo pacza mama, albo baba jaga. Przecież już w kościołach słyszy się poprawne modlitwy za wszelkie zwierzęta, wcale nie rzadziej niż za ludzi. Modlitwy za wszelkie stworzenie Boże. Pytanie, czy szatan to stworzenie Boże? Czy więc mamy Gregoriankę odprawić za szatana? W szyi kleszcze też stworzenie Boże. Wirus AIDS też jest to stworzenie, więc może powinniśmy objąć ochroną modlitewną AIDS. Trzeba przyznać jednak szczerze, że zamieszanie nie wywołał Paweł, tylko Demetrios. Ale zawsze winni są inni. Paweł musiał się ukryć jak Vigano, ale jego dwóch towarzyszy złapano i o mało co nie zlinczowano w amfiteatrze, nie gorzej niż kardynała Pella w sądzie. Na szczęście urzędnicy miejscy uspokoili tłum, bali się rozruchów, ponieważ rzymskie władze nakładały kary za jakikolwiek tumult. Tak właśnie dziś episkopaty niektórych krajów wolą pozbyć się ewangelizatorów i apostołów, kapłanów i usunąć z oczu, byleby był tylko święty spokój. Ale Paweł w końcu został aresztowany i oko w oko stanął przed sędzią, a potem został wydalony z Efezu. Musiał zniknąć z oczu, nie tylko Demetriosa. Nie było w Efezie miejsca dla niego i dla was też nie będzie niedługo, jeśli będziecie chcieli choćby uklęknąć do Komunii Świętej w katolickim kościele. Nie dziwię się więc Pawłowi, który w tym fragmencie prosi o modlitwę, żeby był wybawiony od ludzi przewrotnych i złych, właściwie podłych. Mamy więc tą ubiegłą niedzielę czytania nieprzypadkowe. Zadziwiają możliwościami wyjaśnienia naszym źrenicom tego wszystkiego, co dzieje się w ukryciu, za naszymi plecami. I wreszcie wcale niesentymentalny fragment z Ewangelii Łukasza, bliskiego towarzysza Pawła. Fragment, który pokazuje niemożliwość dialogu z ludźmi przewrotnymi, z ludźmi obłudnymi, którzy jednak występują w majestacie prawa i w majestacie, no cóż, religii. Z Ewangelii Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał, jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech zbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą.
lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. To słowo Pańskie. Ten dyskurs z Saduceuszami nastąpił zaraz po awanturze z faryzeuszami, pytającymi, może pamiętacie, o podatek dla Cezara. I ten dyskurs jest tutaj bardziej pełny i obszerniejszy. W dyskusji o denara, kiedy Jezus był indagowany przez faryzeuszy i pytany był, czy powinno się płacić podatek Cezarowi, odpowiedział w taki sposób, byśmy my mieli instrukcję, jak postępować w tych dwóch światach, dwóch portach. Powiedział, oddajcie Cezarowi co cesarskie, a Bogu co boskie. Istnieją bowiem dwa światy, dwa porty życia, dwa spojrzenia, boskie i ludzkie, których nie można mieszać. Nie powiedział Jezus faryzeuszom, oddajcie Cezarowi i Bogu tym samym denarem. I to jest wskazówka, ponieważ świat Boga jest diametralnie inny niż świat różnych Cezarów rzymskich. Nie można świata przyszłego, świata nieba, wyobrażać sobie na kształt tego świata. W każdym wieku byli ludzie o zepsutych umysłach, którzy usiłowali obalić podstawowe zasady religii objawionej, choć ją paradoksalnie reprezentowali. W czasach Zbawiciela byli takimi saduceusze, którzy wyśmiewali doktrynę o zmartwychwstaniu umarłych i życiu przyszłego świata, chociaż była ona wyraźnie objawiona w Starym Testamencie i była artykułem wiary żydowskiej. Ale cóż, skoro pan z Kalwarii ciągle nam donosi, że Bergoglio nie tylko w piekło nie wierzy, ale nie wierzy także, że Jezus był Bogiem, a nawet, że zmartwychwstał w ciele, to mamy na tronie papieskim albo saduceusza, albo pan z Kalwarii zmyśla rozmowy z Bergoglio, czyli jest oszczercą, i dziwne, że Bergoglio się na niego nie obraził. Choć Bergoglio ani razu nie dementował osobiście treści tych sensacji, dementuje zawsze to Biuro Watykańskie. Na co to wygląda? Wygląda to na testowanie społeczności katolickiej. Ktoś sprawdza, ilu zaprotestuje na takie deklaracje. A ponieważ na przykład w Polsce żadne medium katolickie z oficjalnych kontrolowanych przez episkopat i sam episkopat nie zaoponował, nie zauważył, nie zareagował, nawet nie zdziwił się, to znaczy, że oni wszyscy raczej nie mają nic przeciw denuncjacjom z Kalwariego. Czy nie odnosicie wrażenia, że katolicy mają nowego papieża? Jego światoateizm, bliwość z Kalwarius pierwszy niewiarygodny. Zaczynał jako faszysta, skończy jako alter ego Bergoglio. Chyba, że te wszystkie jego wypowiedzi to już szczyt szyderstwa z urzędu papieskiego. W końcu René Braque, filozof francuski, powiedział, że Bergoglio kompromituje urząd papieski. On też powiedział, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba profanacji w kościołach katolickich wzrosła o 220%, czyli akurat przed i w czasie tak zwanego pontyfikatu Bergoglio. Czyżby to przypadek? Wygląda na to, że wszyscy myślą jak saduceusze. To znaczy, że większość katolików tak naprawdę nie wierzy w zmartwychwstanie ciał. Ich strata. No bo nie reagują, nie oponują, nie sprzeciwiają się, nie dziwią się. Tymczasem Verus, katolik, taki prawdziwy katolik, wierzy i uznaje, że Jezus Chrystus zmartwychwstał w ciele, a nie w jakimś eterycznym zjawisku, w jakiejś mgiełce. Nie był też projekcją wyobraźni apostołów. A ponieważ jest to ciało uwielbione, czyli należące do nowej ziemi i nowego nieba, nie wszyscy je widzimy, oprócz tych, którzy umarli dla świata tego, jak na przykład Faustyna Kowalska, czy Teresa Zawila, czy ojciec Pio i wielu innych. Dlaczego mielibyśmy uznać ojca Pio za fantastę, dlatego że mówił, że widział Jezusa, albo że ma jego stygmaty? Albo siostrę Faustynę za schizofreniczkę, ponieważ spisywała rozmowy z Jezusem? Albo Teresę Zawila za wariatkę, dlatego że widziała Jezusa? Skoro mówili, że widzieli Jezusa tego samego, który 2000 lat temu zmartwychwstał, no to widzieli. Gdyby ktoś mnie zapytał, to dlaczego ja go nie widzę? No to odpowiedziałbym, a wytrzymałbyś jego spojrzenie, spojrzenie tych źrenic, nawet przez minutę, w takim stanie moralnym, duchowym, psychicznym nawet, jakim jesteś teraz?
Wydaje mi się, że zniosłoby cię człowieku z tego świata. I nawet nie miałbyś szans na tamten świat, bo unicestwiłoby cię to spojrzenie nie tylko ze wstydu. Nie jesteśmy jeszcze gotowi. Czy nie czytaliśmy w Apokalipsie, w pierwszym rozdziale, o Chrystusie, a oczy Jego jak płomień ognia? Jak autor listu do Hebrajczyków ostrzegał, Bóg nasz jest bowiem ogniem pochłaniającym. Gdybyśmy wszyscy zobaczyli Jezusa tu i teraz, nikt nie mógłby się już nawrócić, ani nikt nie mógłby się okazać świętszym, ani bardziej zdrajcą jak Judasz, ani bardziej wiernym jak anioł. Wszystkie dusze zatrzymałyby się w takim stanie, w jakim dopadłaby ich paruzja. Żadna dusza już nie mogłaby się zmienić, jak popiół w ogniu nie może jeszcze dalej płonąć, ani stać się z powrotem węglem płonącym czy polanem drewna. Jedynie z litości Chrystus nam wszystkim się nie objawia, a tylko tym, którzy są już uświęceni, daje się ujrzeć. Tylko w ich źrenicach jest widoczny. Ponieważ sami kochają ogniem miłości Jezusa, nie spopielają się w miłości Jego ognia, lecz tylko ten ogień wzmaga w nich żar. A któż z nas może powiedzieć, moimi źrenicami cały dzień wyglądam tylko Jezusa? Trudno niektórym wytrzymać godzinę z Jezusem, nawet 15 minut. Jakim cudem wytrzymają całą wieczność? Niech sobie nikt nie myśli łudząco, że po śmierci dopiero będzie się starał o to, żeby wytrzymać niebo. Jeśli niebo dla kogoś nie jest już teraz upragnione, po śmierci tym bardziej nie będzie. Saduceusze wszystkich krajów połączyli się jakoś ostatnio i zaprzeczają istnieniu jakiegokolwiek zmartwychwstania, jakiegokolwiek przyszłego stanu. A Anastasis, czyli powstanie zmartwych, dla nich nie istnieje. Nie ma dla nich żadnego sądu, nie ma żadnej pokuty, nie ma żadnego potępienia, żadnego nieba, żadnego szczęścia. Żyją tylko tym światem, dlatego tak boją się o klimat. Oto esencja teologii saduceuszy. I dziś mamy wcale niemały zastęp saduceuszy, to prawda. Tak więc grupa z nich zebrała się i przyszła do Jezusa, ciesząc się po drodze, że oto wymyślili taki kazus, z którego rabin z Nazaretu nie będzie wiedział, jak wybrnąć. Wydłubali jak paproch z nosa jakąś niewiarygodną historię kobiety, która miała 7 mężów i oni wszyscy po kolei umierali. I ona się bez przerwy wychodziła za mąż za nich. Która kobieta by to wytrzymała? 7 mężów, daj ta spokój. Jeśli jest zmartwychwstanie, do którego będzie żoną? Pytają saduceusze. Są pewni, że wreszcie Jezus powie, ojej, to pomyłka, rzeczywiście, przekonaliście mnie. Pozornie wydaje się to dowodem na absurd zmartwychwstania. Jak pozornie absurdalne, wydaje się, że jakiś papież, żeby jakiś papież nie był papieżem, ale pozory mylą. Istnieje niewyobrażalna przepaść między stanem istot ludzkich na ziemi, a dziećmi bożymi w niebie. Niepojęte niepodobieństwo między tym światem Cezarów, a tamtym światem Boga. Ten świat i tamten mają inne cele i inne zasady. Nie ma żadnego przesmyku oprócz naszego życia ludzkiego pomiędzy tymi światami. To są inne formy egzystencji. Nawet inny system, że tak powiem, podatkowy. I tam co innego znaczy miłość niż tu. Tam są inne hymny o miłości i tu są inne. Synowie tego czasu na tym świecie pobierają się i są małżeństwem zarówno źli i dobrzy, wierzący jak niewierzący, bo ten świat jest światem nierozstrzygniętym, ale rozstrzygającym się. Synowie tego świata. Znaczna część naszej aktywności na tym świecie polega na prokreacji, wychowaniu, budowaniu rodzin oraz ich utrzymywaniu. Nie jest to jedyna ewentualność, ale najczęstsza. Synowie tego świata umierają, schodzą ze sceny jak ze spektaklu teatralnego, a aniołowie albo nagradzają ich oklaskami, albo wygwizdują. Ostatnio coraz więcej gwizdów z widowni anielskiej słychać, ponieważ coraz mniej ludzi potrafi zagrać rolę ludzką. Raczej paraliżują innych i konsternują widownię. Zagrać człowieka jest coraz trudniej. Najczęściej wychodzi z tego karykatura. Ludzie już nie przypominają samych siebie w tej postępującej degradacji człowieczeństwa. Musi na tym świecie jednak postępować
Prokreacja, by inne pokolenia mogły też otrzymać szansę na życie wieczne. Dajemy życie doczesne dzieciom, by one miały możliwość usłyszeć nowinę najlepszą, Ewangelię, że jest jeszcze inny świat niż ten straszny, na który przychodzą. W chwili, gdy na świecie prokreacja będzie zablokowana, a małżeństwo będzie zabronione, ten świat straci rację bytu. Kurtyna opadnie. Dzieci rodzą się, bo Bóg chce rekrutować z nich dzieci dla siebie. Ile się da? Jak najwięcej. Chyba, że jakiś antypapież powie, że nawracanie to prozelityzm i zmutuje sakramenty tak, że przestaną one być obecnością życia Bożego, a staną się tylko upominkami protestanckimi, gadżetami ze sklepu z dewocjonaliami. Jeśli więc jakiś antypapież uniedostępni życie wieczne, to Bóg powie, zamykamy ranking do Królestwa Bożego, bo już nikt nie dojrzeje do życia wiecznego. Żeby dzieci tego czasu były pochwycone na wyższy level do świata Boga, trzeba, żeby się rodziły. I do tego potrzeba też wehikułu szybszego niż pierwsza prędkość kosmiczna, czyli taka, która daje możliwość kręcenia się po orbicie na przykład Ziemi. Albo nawet druga prędkość, która jakąś hiperbolą wyrzuca jakieś ciało poza orbitę planety Ziemia. Albo trzecia prędkość kosmiczna, która pozwala opuścić Układ Słoneczny. Albo nawet czwarta prędkość kosmiczna, która pozwala opuścić Drogę Mleczną. A tymczasem Jezus daje poziom jeszcze wyższy. Może szósta, nawet siódma prędkość kosmiczna. Cały czas mówię porównaniem, bo chodzi o dostanie się poza ten świat, który jest pełen gwiazd i świetlnych obiektów kosmicznych. A tu chodzi jeszcze o coś innego. Chodzi o coś zupełnie innego, inną egzystencję. Bóg ma dla waszych dzieci coś piękniejszego niż podróże kosmiczne i przekraczanie portali czasoprzestrzennych czy walka z grawitacją do grzechu. Nie będzie dzieci, promocja wygaśnie. Żeby zamieszkać poza Ziemią, ludzie musieliby zmienić swoje myślenia, nawet ciało. Te ciała musiałyby być inne. No bo proszę tak zdroworozsądkowo pomyśleć. Jeśli na Ziemi jest określona grawitacja, określone warunki klimatyczne i no w ogóle wszystko, i myśmy się dostosowali do tej planety, to na innej planecie nasze ciała by zupełnie inaczej wyglądały, prawda? One by się odmieniły. Gdybyśmy wyruszyli na jakąś planetę i wylądowali w niej, rzeczywiście skolonizowali ją, no to po jakimś czasie te ciała by zupełnie musiałyby się dostosować do nowych warunków. Żeby wyruszyć poza Układ Słoneczny, trzeba mieć inne ciało, inne myślenie, inny zestaw zmysłów, nawet mieć możliwość oddychania nie tylko tlenem, ale na przykład azotem, albo przystosować się do innych temperatur, innego ciśnienia. Nawet na Księżycu wahania temperatury są rozpięte pomiędzy plus 110 stopni, a minus 180 stopni Celsjusza. Jak tam żyć? Na innych planetach zapewne też jest inny skład atmosfery. To nawet gdybyśmy kosmicznie chcieli żyć w innym świecie, to by zmieniło to nasze ciało. A żyć w świecie Boga? Te ciała będą naprawdę inne. To jest poza planetami. To zupełnie inny świat. Tam już nie ma planet. Podobnie gdybyśmy chcieli wyruszyć, skolonizować jakieś miejsce poza Drogą Mleczną, musielibyśmy lecieć tam pokoleniowo i w drodze. Ktoś musiałby zadbać o to, by nasze ciała stały się inne, a zapewne też by były inne nasze uczucia, nasza skóra, nasze kości, nasze źrenice. Może stałyby się jak źrenice kotów, które widzą nocą, albo oczy mozaikowe pszczoły, która ma kilka tysięcy fasetek w kształcie sześciokątów, albo może oczy węża, którym zupełnie brak powiek, ale za to mają błoniasty okular. To też pomyślmy o rozmowie Jezusa z Saduceuszami. Oni się martwią, że w przyszłym świecie zmartwychwstałym trzeba będzie znowu wrócić do obowiązków małżeńskich, budować domy, nie wiem, mieć psa w budzie i mieć żony, pieluchy prać i tak dalej. Teraz którego męża będzie miała ta żona? To zupełnie prymitywne myślenie, to za brak wyobraźni. Przecież świat zmartwychwstały nie jest kontynuacją tego świata i jest jeszcze bardziej indyferentny niż życie na jakiejkolwiek planecie w dowolnym miejscu kosmosu. Ale przyszły świat to zupełnie inny wymiar niż jakikolwiek możliwy we wszechświecie znanym astrofizykom. Nazywa się go umownie światem poprzez chwałę, czyli piękno, nieprzemijalność, których nie potrafimy sobie wyobrazić. Jest to jednak świat tak nie dający się wysłowić w swym pięknie, że nawet słowo świat jest mizerną etykietą i tylko określeniem typu ersatz. Kim będą mieszkańcy świata?
który nadchodzi z Chrystusem, albo może inaczej mówiąc, odsłania się z Chrystusem, uobecnia się pośród nas, choć jeszcze go większość nie widzi, to jednak już niektórzy z nas go widzą w swoich źrenicach. Ci, którzy zostaną uznani za godnych Jego otrzymania, to ci, którzy przyjęli zasługę Chrystusa, bo im została ogłoszona, by ich też zaprosić do chwały nadchodzącego życia w Bogu. Nie widzą wartości ani fascynacji w tym świecie, widzą źrenicami duszy, że nie kupiliby sobie tej godności za żadne pieniądze, za żadne zasługi, a jedynie krew Chrystusa dała im to obywatelstwo w niebie. Nikt nie może sam się usprawiedliwić przed Bogiem ze swego życia, a jedynie Chrystus nas może przed Ojcem usprawiedliwić, wytłumaczyć, dając świadectwo współudziału w Jego krwi i ciele dostępnych w sakramentach. Kto ma udział w Jego krwi i ciele w Eucharystii, do tego przyzna się Chrystus, dając udział w bóstwie, które jest Jego naturą. Kto się nie usprawiedliwia, tylko oskarża w spowiedzi, tego Chrystus usprawiedliwia, a nie oskarża na sądzie ostatecznym. Sprawiedliwość, czyli bycie godnym nieba, jest przypisywana nam przez usprawiedliwienie Chrystusa. Tylko On jest sprawiedliwy, a my możemy najwyżej być włączeni w Jego sprawiedliwość i to nazywamy usprawiedliwienie. Nie jest łatwo jednak utrzymać się w obietnicy Chrystusa. Świat jest zły, nie znosi tych, którzy uwierzyli w możliwość bycia współuczestnikami boskiej natury. Stajemy się dobrzy, znosząc zło, a jeszcze lepsi, gdy wyznajemy własne zło szczerze w spowiedzi. Szkoda, że coraz mniej jest spowiedników, doprawdy będzie jeszcze mniej i trzeba będzie jeździć dalekie podróże, żeby znaleźć jednego prawdziwego. Ale to wszystko z łaski, bo nawet odwaga powiedzenia swych grzechów jest łaską Ducha Świętego, gdyż nikt z nas nie potrafiłby o własnych siłach niczego prawdziwego o sobie powiedzieć. Z łaski jesteśmy pochwyceni, by być dziećmi Boga i uznani za godnych wejścia do Jego świata. A im znioślejsza obietnica chwały, tym większe niebezpieczeństwo jej utraty i popadnięcia w otchłań. Można zmartwychwstać do chwały i wtedy umrzeć oznacza zacząć żyć na zawsze, albo zmartwychwstać do potępienia. I takie zmartwychwstanie tylko w pewnym sensie możemy nazwać zmartwychwstaniem. Biblia nazywa je śmiercią drugą, wieczną, czyli czymś gorszym niż śmierć ciała, bo staje się taki stan nieskończonym gniciem istnienia, nieskończonym butwieniem tożsamości, dekompozycją uczuć, niepohamowaną erozją ducha, niepojętym uczestnictwem w tym wszystkim wiecznie cierpiącego ciała, niekończącego się osądzania, utrwalenia w sobie werdyktu potępienia, który będzie ze zgryzotą jak echem bez końca się odbijał. Ale jaki będzie szczęśliwy stan mieszkańców tego świata, którego nie możemy wyrazić ani wyobrazić sobie. Jezus mówi, że w świecie przyszłym, w świecie Boga, nie będą się żenić ani za mąż wychodzić. I ci, którzy mieliby ten świat wieścić, ogłaszać, reklamować, ewangelizować, świadczyć o nim, powinni już na tym, że tak powiem, świecie doczesnym być chociaż trochę zafascynowani tamtym światem Bożym i świadczyć o tamtym świecie Bożym chociażby właśnie przez celibat. No bo jak można świadczyć o świecie przyszłym, nie doświadczając na sobie samym tego, co Bóg obiecuje? To jest niezwykle izometryczne z posługą kapłańską. Kapłani mają bowiem zaproszenie do celibatu, czyli do życia na równi z aniołami. Powinni być zauroczeni tak Bogiem, że inna fascynacja w ich sercu nie powinna wchodzić w grę. Owszem, do tego się dorasta latami, ale dlaczego nie? To jest odpowiedź na pytania o celibat, bo jeśli jakiś pasterz nawet mówi z grymasem sadycejskim na twarzy, że celibat nie wchodzi w naturę kapłaństwa, sugerując, że chętnie by sam miał z 7 żon, daj ta spokój, to znaczy nic innego, jak tylko to, że on nie kocha tamtego świata, czyli nie kocha Chrystusa, nie jest świadkiem doświadczającym na sobie równości z aniołami, a tylko jest jakimś gastarbeiterem w kościele, pracownikiem na czarnym. Na czarno, impregnowanym imigrantem z buszu ateizmu i jest niewierzącym w zmartwychwstanie.
Stąd się biorą wątpliwości co do celibatu, z niewiary w tamten świat. Zobaczmy, co mówi w tym fragmencie Chrystus. Oni się nie pobierają, ani się nie żenią, nie są małżeństwem, bo ci, którzy weszli w szczęście swego Pana, są bez reszty tym zajęci, nie potrzebują się żenić ani za mąż wychodzić. Ta miłość, którą Chrystus ofiaruje w tym chlewnym świecie, dorównuje zapałowi fascynacji serafinów, aniołów ognistych. Tam, gdzie ciało będzie ciałem duchowym, wszystkie rozkosze zmysłów nawet nie będą do pomyślenia. I to jest możliwe już na tym świecie, już dla tych, co potrafią sobie to wyobrazić i przyjmują to wdrażanie się w celibat. Trudne, ale jest łaska. Jeśli potrafisz sobie choćby wyobrazić taką miłość, być może już jesteś zaproszony do niej. Kiedy Jezus ukazał się Teresie z Awila, pisała, że ciało ludzkie, zbawione, chwalebne, będzie zachwycające. Pisała tak. Ciała uwielbione są przepiękne. Chwała, którą niesie z sobą oglądanie czegoś tak nadprzyrodzonie pięknego, oszałamia tego, kto je ogląda. Nie zmyślała tego. Miała to w źrenicach. A tam, gdzie istnieje pełnia życia niezanikająca, nie ma potrzeby prokreacji. Tam, gdzie jest coś więcej niż zakochanie, podniecenie jest niezrozumiałe. Pożądanie jest zbyteczne. Tam, gdzie nie ma już śmierci, nie ma potrzeby prokreacji. Gdzie nie ma cmentarzy, tam nie ma ślubnych kobierców. Jezus zarzuca saduceuszom, że mimo iż tak szczycą się teologiczną wiedzą, w rzeczywistości nie znają Pisma. Przykre, ale w naszych czasach coraz rzadziej duchowni czytają Biblię. I dlatego ich imiona nie będą odczytywane w niebie. Gdy byłem w Polsce, wielu ludzi skarżyło się na to, że coraz więcej kapłanów nie potrafi odnieść się nawet do czytań z lekcjonarza. Wiecie co? Niedźwiedź wydaje się być słabym rybakiem, prawda? Widział ktoś niedźwiedzia z wędką nad jeziorem? A jednak. Na Alasce, na przykład nad rzeką Brooks, niedźwiedzie czuwają przy nurtach i łatwiej im złapać łososie, niż większości kapłanom uchwycić sens czytań z lekcjonarza. Strasznie to przykre dla mnie. Tym bardziej, że kapłani mają do tego charyzmat, ale w większości z niego nie korzystają. Będą się tłumaczyć na sądzie, bo nie wejdzie do nieba ten, kto innym go uniemożliwia. Jezus powiedział do faryzeuszy, mieliście klucze poznania, innym nie otworzyliście nieba, sami żeście nie weszli. Te klucze to możliwość zrozumienia Biblii, czytań biblijnych i nauczania, ponieważ nauczanie jest pierwszym aktem miłosierdzia. A biada temu na sądzie, kto nie czynił miłosierdzia, czyli nie mówił homilii z czytań. Jezus mówi więc, że jeśli znajdą się tacy, którzy odkryją sobie zaproszenie do bycia świadkami zmartwychwstania, to już nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą równi aniołom, równi. Jako uczestnicy zmartwychwstania są dziećmi Boga, synami Boga. Dlatego pytanie saduceuszy o to, czyją żoną będzie ta kobieta po zmartwychwstaniu, zupełnie nie ma sensu. Jak pytanie, czy będzie można łapać w siatkę motyle na Marsie albo łowić łososie na Proxima Centauri. Nawet gdyby była jakaś planeta, Izogea, nawet gdyby się udało terraformowanie, to wszystko będzie inne. Wyobrażacie sobie takie sytuacje? Przychodzi więc hierarchiczna ekipa saduceuszy w tym swoich śmiesznych nakryciach głów. Dziś na pewno towarzyszyłby im Scalfari albo kardynał Walter Kasper albo ktoś z pióropuszem na czole i gadają coś o siedmiu mężach jednej kobiety i o tym, że ciało ma swoje przywileje, nie ma co tam mówić o duszy. A Jezus patrzy z politowaniem na nich i nagle wybucha tekstem ze Starego Testamentu, przypomina, że w czasach Mojżesza Abraham już nie żył. Za Mojżesza Abrahama już nie było. Od jakichś ponad 400 lat. A przecież Bóg nazywa się Bogiem Abrahama. Czyli że co? Że ten Abraham żyje. I udowadnia im, że nie można sobie wyobrażać nieba zbawionych jako planety zagrożonej efektem cieplarnianym. W końcu mówi do swych uczniów, hej, ludzie, żyjący w Bogu, jesteście równi aniołom. Tu pada kapitalne określenie. Isangelos.
To jest złożenie ze słów isos i angelos, gdzie isos to jest, znaczy tyle co równy, angelos, anioł. Może wiemy, co to jest izometria, to znaczy, że coś jest przystawalne, że jest z tej samej identycznej miary. Jezus mówi, będziecie identycznej kondycji jak aniołowie, i angelos. Tego właśnie zapowiedzią jest celibat, a także życie w ślubie czystości. Aniołowie się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą, a tym bardziej nie są lesbijkami w koloratkach czy gejami z pampersami na pośladkach. Afe. Posłuchajcie, co pisze Łukasz. Ten sam, co opisywał walki Pawła, które spowodowały wyrzucenie bożków Artemidy do rzeki Efezu. Jezus według niego powiedział, że ci, którzy nie żenią się ani za mąż wychodzą dla Królestwa Bożego z fascynacji miłością Chrystusa, są równi aniołom. Aniołom, tak, aniołom. Równi, czyli są rówieśnikami aniołów. Mają pulsującą chwałę, która w płucach ludzkich istot nie mieści się, bo by eksplodowały ich piersi, posiadają już niepojętą błogość, w żaden sposób nie gorszą swoją obecnością świętych aniołów. Mają w oczach żar zapatrzenia się w oczy Chrystusa i są źrenicami Jego oczu w tym świecie. Już teraz potrafią i chcą żyć jak aniołowie, bo są równi aniołom. Są w tym świecie, ale już nie są z tego świata. Są dziećmi Boga, synami Boga. Nie tylko dlatego, że Bóg się do nich przyznaje, ale też dlatego, że uczestniczą w Jego bóstwie przez Chrystusa bardziej niż aniołowie. Na tym świecie są równi aniołom, na tym świecie. A na tamtym świecie będą współuczestnikami boskiej natury. Pisał o tym uczestnictwie Piotr w swoim liście, w pierwszym rozdziale, drugi list świętego Piotra, pierwszy rozdział, 3-4. Posłuchajcie, tak samo boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co odnosi się do życia i pobożności, przez poznanie tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością, przez poznanie Chrystusa. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne, największe obietnice, abyście się przez nie stali, i tu uwaga, uczestnikami boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia wywołanego rządzą na świecie. A w pierwszym liście tenże Piotr mówi, że zaszczyt tego zbawienia przewyższa poziom bycia tylko aniołem. Chociaż chciałoby się powiedzieć aż aniołem. Pisze Piotr w pierwszym liście, też w pierwszym rozdziale, w 12 wierszu. Wam miały służyć sprawy obwieszczone przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie. Co to znaczy wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie? Że nie do końca rozumieją ten plan. Piotr Święty więc nam dał doprawdy dobrą nowinę, i to wcale nie dotyczącą ekologii, ekonomiki czy polityki, bo pisał, że w tą tajemnicę zbawienia nas z tego świata do Bożego świata, do uczestnictwa boskiej natury, doprawdy nie tylko ze zwykłej ciekawości pragną wejrzeć nawet aniołowie. Tym bardziej więc, kto dla Chrystusa już teraz staje się równy aniołom, to w tamtym świecie stanie się kimś więcej niż anioł. A jeszcze się to nie ujawniło. Czy to znaczy, że małżonkowie nie? Ależ tak, oni też, ich dzieci są zaproszeni do nowego życia w szczęściu Boga, bo nie będą tam małżonkami, byleby tylko trwali w swym powołaniu i karmili się ciałem i krwią Chrystusa. Jesteśmy tam zaproszeni, by otrzymać nowe ciała, ale jakże cudowniejszego ciała niż to, które musimy w smutku tu nosić, jak starą, dziurawą i brudną odzież, zanim wejdziemy do ekskluzywnej i eleganckiej szatni nieba. Pomyślcie, co miał na myśli święty Jan, gdy pisał w pierwszym liście, 3 rozdział, wiersz 2. Umiłowani, teraz Bożymi dziećmi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. O Panie, to co się objawi? Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdy ujrzymy Go takim, jakim jest. Podobni do kogo? Do aniołów? Nie, do Boga. Ujrzymy swymi źrenicami w Jego źrenicy siebie samych, człowieczków małych, ukrytych. Mamy naturę i usposobienie synów,
ale to nie zostanie dopracowane, wycyzelowane, wypieszczone, dopracowane, doprecyzowane nawet, dopóki nie przejdziemy do nieba. Jesteśmy współuczestnikami zmartwychwstania, to znaczy, że jesteśmy uzdolnieni do eksploracji i może nawet niewyczerpywalnego czerpania rozkoszy z przyszłej kondycji istnienia. Urodziliśmy się na tym świecie, ale w przyszłym świecie nie umrzemy. Kiedy nasza teologia nie dotyka ludzkich ciał, kiedy teologia staje się bezcielesna, staje się wiedzą science fiction. Dlatego nie będę twierdził jak Bergoglio, że Jezus nie zmartwychwstał w ciele. Jakiś prymitywny doketyzm. Czego bowiem dowodzą stygmaty świętego Franciszka, że Chrystus był w prawdziwym człowieczeństwie, choć chwalebny po zmartwychwstaniu? Święta Teresa z Awila wielokrotnie pisała, że nie mogła ścierpieć teologów, którzy szukali Boga, omijając człowieczeństwo Chrystusa. Jezus jest w ciele, które umarło i zostało wzbudzone jako zmartwychwstałe. Kochający Go odbiciem Jego miłości już teraz mogą żyć światem, który jest obiecany wierzącym. On dlatego mówi, że już teraz możesz dla Niego nie żyć w małżeństwie, nawet stając się teraz jak aniołowie, posłańcy Boga i aktorzy na świecie, żyjąc w Bożej służbie, ale kiedyś staniesz się kimś więcej niż anioł. Wyraźnie Jezus podważa współczesne wyobrażenia, że życie małżeńskie jest jedynym prawdziwym spełnieniem sensownego życia. Spójrzmy na niebo nie z perspektywy ziemi, ale na nasze życie doczesne z perspektywy nieba, czyli wieczności. Cóż się tu liczy jako wartość bezcenna? Och, Panie mój Jezu, tylko życie w Tobie jest rozkoszą, za którą tęskniąc i już ją kosztując, całowałbym Twoje ślady w podzięce. Nawet Twojemu cieniowi bym się kłaniał. Nawet Twoje spojrzenie źrenic by mnie rzeźbiło jak dłuto kamień. Nawet dźwięk Twojego oddechu byłby muzyką ekstatyczną. Oby krew Twoja nigdy w żyłach moich nie czuła się obco. Jeśli Bóg nazwał się Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba, to znaczy, że w tym życiu nie mógł uczynić dla nich tego wszystkiego, co uczynił dla nich w innym świecie. I tak będzie z nami. Nasz świat jest tak maleńki, znędzniały również przez grzech, skurczony, stał się z pałacu stworzenia ze świątyni raju, z Edenu chlebem marnotrawstwa, ale i w tym barłogu jakiś syn może zastanowić się nad sobą i w chlewie może znaleźć drachmę i z suchnącej owcy można uczynić kogoś, kogo się weźmie w ramiona, jeśli tylko ma się boskie serce. Lecz by zademonstrować w całej pełni miłość swoją, Bóg potrzebuje przestrzeni, nieograniczonej, a nie skurczonego inkubatora tej planety. On się tu nie może w pełni wyrazić. To za słaba scena. Z historii Abrahama na przykład jasno wynika, że Bóg nie mógł do końca spełnić w świecie starożytnym swoich obietnic, a jedynie je zacząć. Twoje potomstwo będzie jak gwiazdy na niebie. Co to? To jest nie do zrealizowania w jednym życiu. Gdzież mogłoby się to naprawdę zrealizować? Lot w kosmos rakietą to nieporozumienie, to nie tłumaczy tego o tej obietnicy. Gdyby się chciało coś na ten temat znaleźć w porównaniach, trudno byłoby wybrać. Bóg nigdy nie dokończył tego, co chce zrobić dla nas w swoim świecie, co byłoby odpowiedzią na prawdziwe nasze pragnienia i jego najszczodrobliwsze możliwości tego potężnego przedsięwzięcia, jakim jest wybawienie z tego spodlonego przez nas świata. Musi być kolejne życie, w którym uczyni dla nas to, na co go stać, w niewyczerpalności jego pomysłowości obdarzania szczęściem. Lecz kto jeszcze dziś o tym myśli? O doprawdy, dzięki temu, że tak niewielu kapłanów przestaje głosić królestwo, jeszcze więcej wiernych przestaje pragnąć nieba. Przy końcu czasów Jezus będzie do nielicznych bardzo się zbliżał, a to dlatego, że większość będzie od Niego się oddalała. W tych latach niewielu już jest ludzi, którzy sobie już tak nie cenią tego pragnienia, by zadowolić Chrystusa. Tak mało jest tych, którzy myślą, co uczynić dzisiaj, żeby Go zadowolić. Ale ci, którzy się znajdą w tym świecie, którzy żyją takim pragnieniem, będą deptać piekło. Z drugiej strony,
Kto w tych czasach ukocha Chrystusa, wszystkim innym się będzie nużył. Istnieją dwa światy, jak dwa porty, ale tylko jedna źrenica, w której powinniśmy się ukrywać.